Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na takim polu jak tutaj. No niedaleko tego miejsca co byliśmy wczoraj. Mieliśmy w tym miejscu pierwszy sygnał i wyskoczyła nam praktycznie na wierzchu monetka. Tak. Monetka i jest to 1 grosz rocznik 1949. Trochę mi tu mgli. PRL-ka jakby. No, tak to wygląda z tyłu. Dokładnie nie pokażę, nawet tak nie za bardzo czyściłem, bo mógłbym zetrzeć. Ale tak ona sobie to wygląda z tyłu. No, myślę, że dzisiaj monetami trochę posypię. Zobaczymy. Także jak coś, to będziemy dalej nagrywać. Myślę, że będzie dzisiaj dużo fajnych rzeczy. To na razie tyle. Mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu i wyskoczył nam taki stary kawałek łyżki. Tak to sobie wygląda. Pogoda ciężka, to jest zwyczajna, ale da się chodzić. Także mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj nam ciekawego wyskoczy. To na razie tyle. Do następnego. W tym miejscu mieliśmy kolejny sygnał. Jesteśmy teraz na wodzie polu. Nie wiem, tutaj trochę wieje. Dlatego postaram się mówić głośniej. I wyskoczyła nam taka oto łuska poniemiecka. Tak po prostu to wygląda. No, miejmy nadzieję, że będzie coś więcej, także spotykamy się przy następnym sygnale. W tym miejscu kolejny sygnał i wyskoczyła nam kolejna monetka. Pierwsza na tym polu, ale nie jestem w stanie na chwilę obecną stwierdzić, co to jest. Już nie wiem, no nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak to sobie wygląda z jednej i z drugiej strony. Co to jest? Może niech złapie ostrość. Nie mam pojęcia. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę tą stronę. Nie wiem, naprawdę. Czyszczę, ale to nic nie daje. Dobra. Nic. Spotykamy się przy następnym sygnale. Kolejny sygnał. I wyskoczy nam taki odłamek od łyżki, jakby, jak widać, połamany, ale raczej widać, że to było od łyżki. Tak to wygląda, jakiś starej. No nic, idziemy jeszcze dalej. Dzień się jeszcze dzisiaj nie kończy, jesteśmy na tym polu cały czas, także to na razie tyle. I tu mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu. O, wyskoczyła taka mała łuseczka. Coś takiego jak wczoraj podobnego. Prawdopodobnie to od pepeszy, ale nie jestem pewien. No nic. Idziemy dalej, może coś jeszcze wyskoczy. To na razie tyle. Mam kolejna monetka. No jest to tym razem agonia, prawdopodobnie 2 groszy. Rocznik 1949. Jak widać, ten stan jest bardzo mizerny. Ale cóż, no trafiła się w tym miejscu do tutaj. No cóż, dobre i to, że w ogóle jest. Także to na razie tyle. Jak coś będzie, jeszcze to będziemy nagrywać. Mieliśmy kolejny sygnalik i coś takiego nam teraz wyskoczyło. Nie wiem dokładnie, co to może być. Może to denko? Nie mam pojęcia. Coś takiego. Jak to? No. No nic, zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Także to na razie tyle. Chodziła nam teraz taka jakby spłaszczona kula, coś takiego. A tak. To tutaj wyskoczyło obok.
Tak to sobie mniej więcej wygląda. No. Jeszcze trochę pochodzimy, ale już niebawem będziemy musieli kończyć, także zobaczymy co będzie. To na razie tyle. Jesteśmy Teraz teraz na sobie. kolejnym polu pod lasem. Tu w sumie gdzie wczoraj byliśmy i mieliśmy sygnał i wyskoczyło nam coś takiego małego jak tutaj takie o. Tak to wygląda. Nie mam pojęcia co to może być. Ale dobre i to. Także ruszamy dalej. Zobaczymy co będzie. Jeszcze nie kończymy. Jeszcze chwilka, także. To na razie tyle. Do następnego. Sygnalik, kolejna znajdka. Tym razem jest to guzik. Taki sobie, jak widać. No, jak to wygląda. No nic. Ruszamy. Ruszamy powoli dalej. Dzionek nam się jeszcze nie kończy, ale troszeczkę już mało czasu nam zostało, także musimy powoli ruszać. To na razie tyle. Do Wyskoczyło nam następnego. teraz coś takiego. Jak to? Nie wiem co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Tak to wygląda sobie. No powoli będziemy się już chyba kończyć, bo szarówka się już zaczyna robić, a filmik trzeba jeszcze zmontować. Także jeżeli już nic nie wyskoczy, to spotykamy się dopiero przy podsumowaniu. To na razie tyle. Oczywiście jak jeszcze będzie sygnał, to dam Będzie znać. kawałek Na razie. łańcuszka jakby, nie wiem czy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie mam pojęcia. Ale chyba tak, chyba kawałek łańcuszka. No nic, to na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Na Wyskoczy razie. nam teraz taki kawałek ołowiu. No, może być. Tak to wygląda. No nic, powoli jak mówiłem, się będziemy zbierać. Także jak już nic nie będzie, to spotykamy się przy podsumowaniu dopiero. To na razie A. tyle. Kolejna monetka. Co to jest? Nie mam pojęcia, bo też nie mam tak bardzo czasu, żeby czyścić w domu. Może zobaczyć, tak to wygląda. Mniej więcej, no nie jest odczytywalny, nie jest rocznik. Ale dobre i to, że w ogóle się pojawiła, także. Także w domku sobie to zobaczę dokładniej, także będę wiedział co to jest, może nawet napiszę pod filmikiem, jeżeli uda mi się odczytać. Ok, to na razie tyle. Mam nadzieję, że jeszcze coś dzisiaj No wyskoczy. i mamy teraz dupkę duski. Tak ona sobie wygląda. No nic. Jeszcze troszeczkę chyba powalczymy, ale mówię powoli, no powoli już zaczynamy kończyć. Ale, no ale to nie mówię tak, że kończymy, kończymy, ale sygnały się pojawiają i są, no może powiedzieć fajne rzeczy. Także coś, ten koniec dzisiaj się przedłuża, no ale trudno. Dobra, to na razie tyle. Podsumowując dzisiejszy dzień, dość udane były dzisiaj te wykopki. Tutaj mam tak ich parę rzeczy. Taki jak ten guzik. Dupka duski. Tutaj coś takiego. Nie wiem co to jest dokładnie. Łuska. Kawałek ołowiu. Kawałek starej łyżki. Tu coś takiego. Tutaj kolejny kawałek łyżki. Tutaj chyba kula taka rozniesiona. Mała łuseczka. Kawałeczek jakby tego takiego łańcuszka. No i najciekawsza rzecz to te cztery monetki. Będę musiał dokładnie w domu niektóre sprawdzić. Pierwsza to 1 grosz rocznik 1949, druga to agonia, prawdopodobnie 2 groszy, też 49 rocznik. No i te dwie niestety nie mogę odczytać, także w domu być może to wyczyszczę i wtedy zobaczę. Ok. No na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że następnym razem będzie jeszcze lepiej. Także do następnego razu. To wszystko na dzisiaj. Cześć.